Hello, it's recording. I hope so, because last time it didn't record, so I had to reformat it, and I think it's gonna be fine now, so let's make some synchronization. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale, ja nazywam się Maciej Kwietniewski i dzisiaj po raz kolejny chciałbym wam pokazać następny obiektyw typu vintage, którym jak najbardziej powinniście się zainteresować, jeżeli właśnie obiektywy stare, ze starych aparatów jak najbardziej was interesują. A jest nim obiektyw kitowy Olympus 50mm f1.8. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Jeżeli jesteście moimi widzami od dłuższego czasu i naprawdę dziwi mnie ten fakt, ponieważ od dłuższego czasu już na tym kanale nie ma w ogóle filmów, ponieważ jestem cały czas zajęty, to zapewne wiecie, że był taki odcinek, który wypuściłem, nazywał się on obiektywy, jaki obiektyw kupić do jakiej sytuacji i dzięki temu filmowi tak naprawdę najczęściej właśnie dostaję na swoim Instagramie, o którego możecie oczywiście napisać DM-a bitulf.film, dostaję zapytania o to, jaki obiektyw wybrać do danego aparatu, czy jaki aparat z jakim obiektywem kupić do jakiej sytuacji, jak najbardziej mnie to oczywiście cieszy. W tym materiale bardzo skrótowo zawarłem to, czym jest obiektyw kitowy i w bardzo dużym skrócie obiektyw kitowy to jest obiektyw, który przychodzi z waszym aparatem w zestawie. W przypadku starszych aparatów, aparatów na film, najczęściej obiektywami kitowymi były 35 f1.8, a także 50 f1.8 i w tym przypadku właśnie Olympus 50mm f1.8 także był obiektywem kitowym i w ogóle historia, jak udało mi się zdobyć go, ponieważ jak się zapewne domyślacie, rynek używek czasami może być dziwny, czasami taki obiektyw możecie kupić za tysiące złotych, a czasami możecie go dostać za darmo. Ja jestem z tej drugiej grupy. Otóż przed wyjazdem na Dedicated, które był w lutym 2020 roku, poszukiwałem po prostu jakiejś małej 50 f1.8, żeby móc sobie troszkę ponagrywać właśnie birolu, czyli takich właśnie fajnych, spowolnionych ujęć w miejscu, gdzie jest dosyć ciemno, ponieważ jest to zamknięty koncert. Dlatego też szukałem obiektywu i stwierdziłem też, żeby ten obiektyw był jak najbardziej mały, ponieważ wtedy taki setup jest po prostu bardziej kompaktowy. Padło na Olympusa 50mm f1.8, ponieważ jest to jedna z najmniejszych vintage 50-tek na pełną klatkę i jak najbardziej za te cechy też jak najbardziej ten obiektyw polecam. Jeżeli chcecie go na przykład sparować ze starą Sony A7 i mieć po prostu jak najbardziej kompaktowy zestaw, to ta 50 jak najbardziej tutaj będzie w dobrej opcji. I tutaj trzeba powiedzieć, że kupiłem ten obiektyw za 150 zł w zestawie z zepsutym Olympusem OM10, a także Tokiną 135 mm f2.8. W tamtym momencie, jak zapewne pamiętacie, miałem jeszcze Takumara 135 mm f3.5. Porównałem Tokinę i Takumara. Tokina okazała się ostrzejsza na całym obrazku, a Takumar ostrzejszy w centrum, dlatego też stwierdziłem, że sobie Takumara zostawię. I co zrobiłem? Otóż z tego zestawu wyciągnąłem 50mm f1.8 i wystawiłem właśnie ten stary aparat, który był uszkodzony, ja też napisałem, że jest uszkodzony, razem z tą Tokiną za 150 zł i uwaga, sprzedał się za 150 zł, dlatego też ostatecznie tego Olympusa 50mm f1.8 mam, a raczej miałem, za darmo. Ale teraz przechodząc do samego... Telefon? Szczerze to nie pamiętam, co mam dać wam. Paweł! Co to był? Paweł! O, kawałek Zarzeszka! Ogólnie to przyjechał kurier i wręczył mi paczkę, a w tej paczce kabelek do słuchawek do kanałowych za jakieś 6 tysięcy. Dzięki, byku kurierze. Happy sugar life! Download my Apex Legends! Ah, jaj! Apex Legends, jaja! Przechodząc do samego obiektywu, Olympus 50mm f1.8 miał 6 różnych rewizji i najłatwiej jest je zidentyfikować poprzez numer seryjny, ponieważ jeżeli zaczyna się numer seryjny od liczby 0, to jest pierwsza rewizja, jeżeli zaczyna się od numeru 5, to jest rewizja 6 i to jest ta ostatnia i też trzeba powiedzieć, że najlepsza. Jeżeli nie macie dostępu do numeru seryjnego bądź jest on wytarty, jest także łatwo zobaczyć jakby rewizję w ten sposób, że na przodzie będziecie mieć napisane Japan, Made in Japan, albo nie będzie niczego. Najbardziej was interesują wersje, które mają napisane Made in Japan, ponieważ to były te ostatnie rewizje i one będą miały najlepszy obrazek. Raczej te, które posiadają tylko Japan, albo nie mają nic napisanego w związku z tym, skąd pochodzą, bym unikał, ponieważ najnowsze rewizje lepiej sobie radzą właśnie z flarami, mają troszkę lepszy kontrast, a także ostrość. Więc jeżeli już szukacie Olympusa 50mm f1.8 i chcecie mniej więcej takich
zdjęć, jakie ja dzisiaj wam pokażę, to szukacie rewizji 4, 5, 6. Ja osobiście mam rewizję 5. A raczej miałem rewizję 5, ponieważ aktualnie mój obiektyw jest w Teksasie, jest użytkowany przez mojego dobrego znajomego. Już tego obiektywu po prostu nie mam. Więc teraz przechodzimy do jakości wykonania. Otóż obiektyw jest w pełni zrobiony z metalu. Jeżeli chodzi o pierścienie, one chodzą dosyć ciężko, a także pierścień ostrości jest bardzo fajny, chodzi bardzo płynnie, jest dosyć duży zakres, więc jest troszeczkę łatwiej nim operować, jeżeli chodzi o ostrzenie na przykład na f1.8. W przypadku pierścienia przysłony jest on plastikowy, dosyć luźno chodzi, jest klikający, ale dosyć luźno chodzi, jest dosyć nieprzyjemny w ogólnym takim użytkowaniu i też czasami, jeżeli osunie wam się palec, możecie przypadkiem kliknąć z f1.8 na f2.8 i to czasami jest troszeczkę problematyczne, zwłaszcza, że ten obiektyw jest po prostu bardzo mały, więc jeżeli ostrzycie tym obiektywem, to możecie po prostu zahaczyć o pierścień przysłony, ale w przypadku innych jakichś negatywów dotyczących jakości wykonania, to tutaj żadnych nie mam, ten obiektyw jest wykonany naprawdę spoko. Jeżeli mam coś powiedzieć o wadach i zaletach tego obiektywu, zanim jeszcze przejdziemy do przykładowych zdjęć, a także filmów, to chciałbym oczywiście powiedzieć o tym, że ten obiektyw dosyć średnio radzi sobie z flarami, teleflary są dosyć duże, ale jednocześnie nie spada bardzo kontrast, jeżeli na przykład strzelacie sobie bezpośrednio światłem w obiektyw, to jest jak najbardziej na plus, daje to bardzo fajny charakter obiektywowi, a także mamy bardzo, ale to bardzo duży problem z zafarbieniem magentą na krawędziach, czyli tak zwanym purple fringing. Jest on wszędzie, nawet nie znika w przypadku f2.8 czy f4. Na f1.8 jest bardzo ciężko z nim, więc jeżeli tylko możecie, to radziłbym po prostu zbić na f2.8, ponieważ wtedy też będziecie dostawać lepszy obrazek, ponieważ f1.8 nie jest aż tak ostre, f2.8 to już jest naprawdę bardzo fajna żyleta. Jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, która jest jak najbardziej wadą w przypadku fotografii, ale dzięki temu ma to ten właśnie bardzo fajny charakter. Otóż na krańcach nie macie perfekcyjnych kulek w przypadku rozmycia tła, czyli tak zwanym bokeh, tylko macie takie kocie oczy. One są właśnie takie troszeczkę ucięte, dzięki czemu daje to naprawdę fajny obrazek. I także jeżeli macie rzeczy, które odblaskują, może to powodować minimalną poświatę, taką bardzo minimalną poświatę wokół właśnie tych rzeczy, dzięki czemu one bardziej są wyeksponowane i dzięki temu właśnie to bokeh wygląda jeszcze lepiej. A żeby wam to przedstawić, no cóż, zapraszam do zobaczenia przykładowych zdjęć, a także filmów właśnie teraz. Jak mogliście zobaczyć, ten obiektyw daje naprawdę ciekawe rezultaty. Jeżeli zbijemy przysłonę, jest on naprawdę ostry, na f1.8 dostajemy taki bardziej właśnie swirly miszmasz wszystkiego, jeżeli chodzi o bokeh, jeżeli chodzi o ostrość i może to dawać naprawdę charakterystyczne po prostu zdjęcia, jak to ująłem już wcześniej. I muszę tutaj powiedzieć, że choć tego obiektywu już nie posiadam, sprzedałem wszystkie swoje manualne obiektywy i zamieniłem je na Sigma 18-35mm f1.8, czyli koń, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wideo tak naprawdę, a także Viltroxa 56mm f1.4 i mam nadzieję, że tym obiektywom także materiał na tym kanale zrobię. Co nie zmienia faktu, że Olympus był naprawdę fajnym szkłem i też muszę powiedzieć, że on troszeczkę zmienił jakby mój pogląd, tak samo jak mój pogląd zmienił Takumar 135mm f3.5, ponieważ kiedy jeszcze byłem na poprzednim systemie, czyli na Sony i o swoim pierwszym aparacie też niedługo będę mówił, to wtedy bardzo często używałem szerokokątnych obiektywów, ponieważ wolałem, żeby raczej wszystko było po prostu w kadrze, aniżeli bawić się z tym, że kadr jest dosyć ciasny i trzeba się oddalać. Wtedy po prostu użytkowałem wyłącznie tak naprawdę szerokokątnych obiektywów, jak chociażby mój Samyang 21mm T1.5 i to było tak naprawdę tyle. W przypadku właśnie aktualnego systemu zacząłem od Takumara, zacząłem od Mira 37 i wolałem o wiele częściej używać tego Takumara, ponieważ to, jaki efekt dawał, było
było po prostu piękne. I w wielu przypadkach, kiedy na przykład ludzie robią uliczną fotografię, wolą brać takie obiektywy jak 35 mm, ponieważ są dosyć szerokie, żeby właśnie łapać fotografię uliczną, gdzie ja osobiście preferuję 50 mm, a także 56 mm, ponieważ zakochałem się bardzo w plastyce obrazka takiego bardzo ciasnego, gdzie wszystko jest takie spłaszczone. I to jak najbardziej mi się podoba, to jak najbardziej wydaje mi się jest mój styl, dlatego też właśnie kiedy mam użyć tylko jednego obiektywu i na przykład sobie chodzę na sesję, chodzę sobie właśnie na miasto porobić zdjęcia, to używam 56 mm na kropie, co daje mi wtedy kadr, obrazek właśnie 85 mm. Co jest jeszcze ciaśniejszym zdjęciem, ale ostatecznie taki jest po prostu mój styl i tak preferuję, tak po prostu lubię robić zdjęcia. No i muszę właśnie dlatego podziękować Olympusowi, którego już oczywiście nie mam i cały czas się już teraz powtarzam, ponieważ chcę jakoś zakończyć ten materiał, który aktualnie się kończy. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Chciałbym także poinformować, że mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj nagram materiał na temat Luoxy, która została sprzedana i została zamieniona na ten komputer. Będę robił także materiał na temat aparatu, który użytkowałem jako pierwszy, był to mój pierwszy aparat i oczywiście stworzył on wiele kontentu na ten kanał, ponieważ wydaje mi się, że jest to jak najbardziej wspaniała opcja, jeżeli chodzi o budżetowe wejście do fotografii, dlatego też o tym aparacie też sobie będziemy właśnie mówić. No i ogólnie mam nadzieję, że troszeczkę się z tym kanałem ruszymy, ponieważ chociażby jeden materiał już jest zaplanowany na temat odtwarzacza iBasa DX160 i to będzie jeden z ostatnich materiałów, jeżeli chodzi o audio na tym kanale, a także oczywiście mamy te warsztaty fotograficzne, o których już mówiłem wcześniej. Tak więc jeżeli czekacie na któryś z tych materiałów, subskrypcja, łapka w górę pod tym filmem i oczywiście mój Instagram bitwolf.film. Zapraszam, jeżeli macie jakieś pytania. Trzymajcie się i na razie.